tej pozycji biały popełnił ogromną gafę. Na Kamurze wystarcza remis w dogrywce do zwycięstwa w meczu i zostało zagrane B6, a trzeba było zagrać król E6. I w ten sposób król białego prowadzi pionka do pola przemiany, no i bardzo łatwo biały wygrywa, bo czarny obu pionków nie zatrzyma. A w partii zostało zagrane B6 i teraz jest remisik, ponieważ okazuje się, że zawsze czarny odda sobie tego pionka z linii G, grając G2, biały będzie musiał zbić, no bo inaczej hetman zostanie dorobiony, a gońca odda za tego pionka. No i zobaczcie, koniec końców ten król jest całkowicie ograniczony, no i mamy pata, no i tym oto sposobem jest remis. Nakamura tę partię na farcie bez dwóch pionków, a przez moment bez trzech pionków zremisował, no i awansował do półfinału.